Blisko 3,5 godziny trwała walka o wojewódzki Puchar Polski w tenisie stołowym. W niedzielę, 21 marca, w ostrzeszowskiej sali sportowej naprzeciw siebie do walki stanęli zawodnicy UKS Piast Poprawa Ostrzeszów oraz reprezentanci Polonii Śmigiel. Ostatecznie ze zwycięstwa 4-3 cieszyli się goście. Dla miejscowego UKS-u było to niezwykle ważne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy w historii klubu wystąpili w roli gospodarza imprezy. Warto dodać, że ostrzeszowianie bronili również tytułu mistrza województwa, który udało im się wywalczyć w poprzednim roku. Niestety, przez wprowadzone wtedy obostrzenia nie dane im było sprawdzić się w finale Pucharu Polski wśród 16 najlepszych drużyn z całego kraju. Apetyty na zwycięstwo i tym razem były ogromne. Ostrzeszowianie wiedzieli jednak, jak trudnym rywalem jest Polonia Śmigiel, z którą przegrali tydzień wcześniej w meczach drugoligowych. Do każdego meczu staramy się podchodzić tak samo, 100% zaangażowania. Staramy się wszyscy tam razem trenować, żeby każdy był w formie. No i po prostu walczymy, a co wyjdzie, to czas pokaże na meczu. Kilkugodzinna rywalizacja była niesamowicie zacięta. W sali przy ulicy Sportowej rozegrano łącznie 7 meczów i faworyt zmieniał się niemal co chwilę. Świetnym tego przykładem jest fakt, że dopiero ostatni mecz zdecydował, kto tego dnia będzie cieszył się z tego niezwykle ważnego zwycięstwa. W ostatnim spotkaniu naprzeciw siebie przy stole spotkali się Paweł Piotrowski i Andrzej Juszczak. Zdecydowaną przewagą wykazał się jednak zawodnik drużyny przyjezdnych, który w setach pokonał reprezentanta UKS-u 3-1. Mało kto by się spodziewał, że zwycięzca zostanie wyłoniony tak późno i po aż tak emocjonujących spotkaniach. Nie spodziewaliśmy się, wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko. Tydzień temu przegraliśmy mecz ligowy i tak naprawdę do ostatniego meczu nie wiedzieliśmy, kto wygra. No Polonia jednak pokazała, że jest zespołem na dzień dzisiejszy lepszym od nas. Prezes UKS-u Piast Jarosław Krzyważnia przez cały czas uważnie przyglądał się potyczkom swoich zawodników. Tego dnia towarzyszył mu niesamowity stres, który odpuścił dopiero po końcowej dekoracji. Mimo to w drużynie pozostał duży niedosyt. Myślę, że ten dzisiejszy mecz to była świetna promocja tenisa stołowego w Wielkopolsce. Naprawdę bardzo wysoki poziom dzisiejszych zawodów. No i emocjonujące mecze. Polonia Śmigiel okazała się w dniu dzisiejszym lepsza w stosunku 4-3. Gratulujemy im, bo naprawdę pokazali bardzo wysoki poziom. Troszeczkę na pewno szkoda nam dzisiejszego meczu. Mieliśmy swoje szanse, mogliśmy przechylić tą szalę na swoją korzyść, ale teraz skupiamy się głównie na playoffach, no rozgrywkach drugiej ligi oraz na playoffach. W tym momencie rozgrywki są zawieszone, natomiast myślę, że ta przerwa, która będzie w rozgrywkach, na pewno nam bardzo pomoże. Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy w akcji ping-pongistów walczących o ligowe punkty. Wszystko zależne jest od panujących obostrzeń związanych z koronawirusem. Przerwa ma jednak swoje plusy, bo ostrzeszowscy zawodnicy będą mieli czas, aby całkowicie wyleczyć się z kontuzji. Wśród takich osób jest m.in. Radosław Malinowski, który ma problemy ze ścięgnem prawej ręki. Mimo urazu w niedzielę nie opuścił swoich kolegów i razem z nimi walczył o awans do finału. UKS reprezentowali jeszcze Paweł Piotrowski oraz Zbigniew Kaczmarek. Póki co finał Pucharu Polski z udziałem Polonii Śmigiel zaplanowany jest na drugi weekend kwietnia. Niewykluczone, że termin ten ulegnie zmianie.